Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin. I dzisiaj będziemy mieli drugi odcineczek. Nabiliście 1000 łapek, więc jak najbardziej nagram coś jeszcze świeższego i nowego. Mamy tutaj versus Loki i jest to taki, powiedzmy, kolega Kapiego, bo w sumie też jest futrzakiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy oczywiście na tym nowym engine'ie tą gierkę, na nowym silniku. No i bierzemy sobie story mode. Pamiętajcie, łapce w górę, 1000 łapek w górę. To kolejny odcinek już jutro. Oczywiście za komentarze przypinam serduszka. Idziemy, to mamy Loki, dobra. I oczywiście zagramy sobie na hardzie. Serduszka, no i pamiętajcie o subie, jeżeli nie subujecie. No i dobra, co, lecimy. Postaram się mówić jak najmniej. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Podobno będziemy mieli walkę na konsolach. I to mnie bardzo ciekawi, serio. Oczywiście standardowe traki, nie zmieniamy tutaj nic. I zobaczmy, jak wygląda. Wow, mamy nawet jakąś, wiecie, scenkę narysowaną. I nie tylko, zanimowaną też. No i to mi się podoba. Nawet chmurki leciały w tle. Super. No i mamy Lokiego. Ej, mega to wygląda. Nie spodziewałem się, że będzie taka scenka w ogóle. Naprawdę, nie spodziewałem się takiej fajnej scenki na start. No i co dalej? Wbijamy na chatę. Mamy Eini, jeden z modów. Mamy Pompom. Miałem go nagrać. Też jeden z modów. Okej. Okay. Wtedy zginął, dobra? Tak, wtedy zamienił się w ducha i dalej walczyliśmy, wiecie, pojedynek na rap. Och, przestań gadać. Wiecie, nie wierzy nam, a my... No uwierz mi, serio. Broski? Co to znaczy broski? Nie wiem, to jakiś slang czy co? Czy on go tak nazywa? Po prostu zacznijmy koopa. I zobaczcie, w tym odcinku, tak jak mówiłem, będzie coś nowego. I po prawej mamy Starving Artist, mamy Rebekę. Halo, pozdrawiam, co jest? To ta osóbka, której tam napisaliśmy miłe rzeczy w komentarzach, pamiętacie? Po prawej w oknie ją mamy. No i od razu zauważyłem. No i mamy nową rzecz, czyli naszą GF, Lokiego i nas, boyfrienda, na konsoli. Wow. Fajnie to wygląda, zobaczymy, jak dalej będzie. Ale wow, no na konsoli grania, na fotelu. W sumie nie na fotelu, a na kanapie, co ja gadam. To się nie spodziewałem się takiego grania w FNF-ie. Jejku, aż mi się język pląta. Dobra, gramy. I GF ma fajne tutaj, ona ma chyba z Nintendo te przyciski. Tak mi się wydaje. Że ma Nintendo Switcha rozdzielonego. Nie wiem, możecie mnie poprawić, ale tak mi to wygląda. Wiecie, co mi się nie podoba? Że są takie króciutkie, przedłużane strzałki. Ja ich nienawidzę, bo zawsze nie przytrzymam i wtedy mam misa, co nie? Ale dobra, mamy S-, powiedzmy, że jest okej. Okay. Zobaczmy, co będzie dalej. Powinniście ją zatrudnić. Widzicie po prawej w oknie? Właśnie to jest ta artystka. Pamiętamy. Kurczę, ciekawie, że to się tutaj pojawiło. Nieźle, muzyki z gier są najlepsze. Prawda. O, w ogóle wiesz coś o tych dziwnych osobach za oknem? Troszeczkę ścinają te dialogi, tak mi się wydaje. To Rebeka, moja sąsiadka i jej przyjaciel, a Axel, okej? Okay. Są nieco dziwni, jak mam być szczery. Ale fajnie jest ją znowu widzieć na zewnątrz, niedawno była hospitalizowana. To znamy z historii, opowiadałem wam. O, okej. Okay. To lecimy do kolejnej gierki, no i patrzcie. Na kanapie dalej lecimy. W ogóle nie kojarzę tych figurek. Coś tam przedstawiają, ale mi nic. No i teraz się zaczyna prawdziwa trudność, tak? No, nie ma łatwo już. Rumble, jak z Lolka. Postanowiłem to nagrać, no bo nie jest to jakaś tam zwykła kaczka, która była fajna, ale wiecie. Tutaj mamy coś nowego. Był Kapi z matą, teraz jest Loki z konsolą, zaprosił nas na chatę.
do pogrania, także wiecie. Aż chce się nagrać coś takiego. Żeby wam pokazać też jakieś nowości. No bo to jest nowa mechanika, taki jakby, co nie? Coś innego się dzieje, nie śpiewamy, a gramy. Dobra, mamy to. S plus tym razem, no jakie ładne S plus, to mi się podoba. Try, okej, spróbuj tylko... Spróbuj zdobyć tylko Seek, no to by było trudne dla mnie. Żeby dosłownie sam Seek, bo czasem Good wejdzie, co nie? A więc zostaniecie na noc? Jasne, jeżeli możemy. Jest tutaj jakiś pokój? Wiecie, żebym mógł nas przelocować. Tak, jest obok pokoju Dony, nie wiem kto to Dony. Chcecie zostać na dłużej? No jasne, dawaj. No i teraz mamy All Nighter. Kolejną piosenkę. Postanowiłem podgłośnić trochę gierkę, będziecie mieli lepszy odsłuch. Ja tutaj będę mniej mówił, bo teraz pewnie trzeba będzie się spocić. Zawsze trzecia piosenka jest już tą trudniejszą. Dobra, to gramy na konsoli, widzowie. Łapkę w górę zostawcie i gramy. No już nie ma łatwo. Zakładam, że całą noc będziemy grali, jakby sam bym tak zrobił, także wiecie. Nie dziwię się tutaj bohaterom. Że boyfriend z dziewczyną i Loki grają sobie do rana, a co tam? Normalnie, najlepsze czasy. Nie to, żebym ich nie miał teraz, bo teraz też potrafię sobie posiedzieć do rana. Na przykład na kompie. Tylko nie tak, że siadam na kompa, co nie? Hehe. Ale generalnie no, też sobie czasem jeszcze siedzę długo. Eskę mamy, dobra. Okej. To brzmi dobrze. Same eski póki co. S minus było najgorsze. Zobaczymy ostatnią, bo jeszcze jedna jest, tak? To będzie ostatnia gierka dla mnie. Graliśmy całą noc, dobra. Okej, spróbuję tym razem. A, czyli spróbuję być jeszcze... Brzmi dobrze, ale pewnie będzie najtrudniejsza. Accuracy 100? No proszę. Ale to tylko na chwilę pewnie. Tak jak mówiłem. No robotem nie jestem, żebym 100% robił. Z bota też nie korzystam. Dobra, muszę się skupić, bo serio jest trudno. Nie wiem, czy tak macie, jak gracie w FNF-a, ale ja totalnie wyłączam mózg. W sensie, wiecie, tu palce grają. Nawet nie wiem dokładnie, jak ja gram na tych klawiszach. Bo używam AS i... Wow, co on? I góra prawo na strzałkach. A wychodzi na to, że gram wszystkim, jak trzeba. Czyli bardzo różnie u mnie jest grane tymi paluszkami. Tego pompoma bym sprawdził, ciekawy mod chyba. I zając? Podoba mi się ta GF, która sobie tak buja tym Nintendo.
Ja się odpalił w ogóle. Daj zagrać, kolego. To będzie długie. No i spanikowałem i dostałem misa, czyli będziemy mieli pewnie gorszą notkę na sam koniec, ale serio, tutaj były momenty, które no, wytrącały z równowagi. No, zobaczmy. Eska i tak, no dobra, to przynajmniej tyle. Już się bałem, że A dostaniemy jakieś, ale skoro tak to wygląda, to bardzo fajnie. I ile za to zdobyliśmy? 415 tysięcy. Dzięki za oglądanie, coś nowego, czyli walka na joystickach, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszonka, cześć.